Jan Chrzciciel, no, znany nam święty, pewnie też widzieliśmy wiele wizerunków jego, jak on w tej skórze wielbłądziej, taki zarośnięty trochę, pustelnik. Miałem okazję w zeszłym roku być właśnie w pustelni Jana, ale to nie tego Jana, Jana Ewangelisty. Jan Chrzciciel, wiemy, że Słowo Boże nam mówi, że żył w odosobnieniu, żywił się szarańczą, miodem. Taki gorliwy prorok, dlatego dzisiaj z księgi proroka Jeremiasza to pierwsze czytanie, czyli tak zapowiadające innego proroka wielkiego. Co łączy Jeremiasza i Jana Chrzciciela? No łączy to, żeby dwoje poświęcili swoje życie dla prawdy. Można powiedzieć, że Jan Chrzciciel dosłownie stracił głowę dla prawdy. Człowiek, który umarł za prawdę. I właściwie możemy tutaj zacząć bawić się słowami. Jezus mówi, ja jestem prawdą. Jan Chrzciciel umarł za tego, który był prawdą, głosząc prawdę o Bogu do samego końca. Właściwie to jest też często niepojęte, w jakich okolicznościach zmieniają się ludzkie losy. I tutaj żywot Jan Chrzciciel, jak skończył, to wiemy. Jest niewiele takich świętych w Kościele, gdzie wspominamy ich w liturgii. Ich narodzenie, ich śmierć. Zazwyczaj wspomina się ich śmierć. Ten moment, kiedy narodzili się, owszem, ale dla nieba. A Jan Chrzciciel należy do tych wybitnych świętych, gdzie w liturgii wspominamy także moment ich narodzenia. Momentem w ogóle te okoliczności były niezwykłe i wcale nie dlatego, że potem Zachariasz za nie mówił, chociaż to też sobie jest ciężko sobie wyobrazić, jak to musiało wyglądać, jak on wraca do Elżbiety już i żadnego słowa, nie? On wie, dzisiaj się dowiedział, że jego modlitwa jest wysłuchana. Możliwe, że jeszcze właśnie w przybytku wołał do Boga. Żona już, zobaczcie, już w podeszłym wieku, wiemy ze słowa, że była niepłodna. No, czyli powiedzielibyśmy, sprawa już pozamykana, pozamiatane. I on dzisiaj dowiaduje się chyba najważniejszej rzeczy w swoim życiu, że jego żona jest w ciąży, że będzie miał dziecko. Wraca i już nic nie może powiedzieć. Nic. Niezwykłe te okoliczności, jak to się tam potem układało między nimi, toczyło. Można pewnie by tak dywagować w nieskończoność, jak oni tłumaczyli się tam najbliższym swoim, kto był w Ziemi Świętej, to pewnie te okolice domu Jana Chrzciciela teraz sobie przypomina. Pod Jerozolimą, przepiękne pagórki porośnięte zieloną roślinnością. Tam też było dużo miodu, stąd też Jan, wiemy, że Jan żywił się miodem. I przychodzi na świat niezwykły prorok, gorliwy, wierny. Wiecie, tak sobie pomyślałem o tym Janie Chrzcicielu i o tej dzisiejszej uroczystości. Jakie by to było piękne, gdyby inni mogli dziękować Bogu za dzień naszych narodzin. Był taki moment, że nasi znajomi, to rodzice często dziękują pewnie Panu Bogu za swoje dzieci, ale ci, którzy nas znają, że mogli powiedzieć, ja dziękuję za dzień, kiedy ten człowiek przyszedł na świat. My czasami sobie w takiej życzliwości mówimy, no dziękuję Ci, że jesteś, nie? Dziękuję, że Pan Bóg postawił Cię na mojej drodze. No to jest trochę takie podziękowanie za czyjeś życie, ale może warto byłoby także i tak podziękować Panu Bogu, dziękuję Ci Boże za dzień narodzin tej osoby dla mnie tak ważnej. I żyjmy tak, aby ludzie dziękowali za to, że się narodziliśmy i przyszliśmy na świat, a nie przeklinali tego dnia. Nie mówili, żeby tego człowieka nie było, to by mi się lżej żyło. Żeby tego człowieka nie było, aby się wszystkie sprawy porozwiązywały. To byłby dramat. Mam nadzieję, że nikt tak nie będzie też nas wspominał. Ale gdyby tak było, na naszym pogrzebie ludzie by mówili, wspaniały to był dzień nie tylko ich odejścia do Pana, ale dzień ich narodzin. A kiedy się chwali dzień czyichś narodzin? Wtedy, kiedy mieli życie spełnione, prawdziwe i dobre. Wtedy się Panu Bogu dziękuję za ich życie, za spotkanie. Niech święty Jan Chrzciciel nas wspomaga w tym. On miał wiele takich zwrotów akcji w swoim życiu, nie prowadził spokojnego życia. I nasze życie pewnie też nie będzie spokojne i może wielu z nas już tutaj teraz nie jest spokojne i wydaje się, że wszystko układa i nagle znowu jakoś inaczej. Przecież Jan Chrzciciel, słuchajcie, ten człowiek miał wielki posłuch, on miał gigantyczny posłuch, ludzie go chętnie słuchali.
Taki Herod, który tam potem niestety wydał wyrok na niego. Kuriozalny wyrok, bo ten, który go lubił słuchać, mimo tego, że on mu wypominał grzechy, a potem podpisał na niego wyrok. Przecież ludzie szli za nim. Tłumnie. Dlaczego Jezus stał w kolejce do Jana Chrzciciela? Dlatego, że to był przypadkowy człowiek? Nie. Ludzie się do Jana Chrzciciela garnęli. Czuli moc Bożą, która od niego płynęła. Ale życie Jana Chrzciciela daje nam jeszcze jeden taki powód do rozważania. Co było takie największe chyba w jego życiu, to, że to życie nie było tylko wyłącznie jego, ale przyszedł moment, kiedy on się musiał odsunąć. Potrzeba, aby się Jezus objawiał, a on odszedł na bok. I to jest chyba też takie ważne, że w momencie, kiedy nam się już tak będzie powodziło, będziemy żyli w sposób prawy, pewnie też tak będzie, że będziemy żyli w sposób prawy, blisko Boga, że to nasze życie może być w jakiś sposób ukojone, spełnione, to też, żeby przypadkiem nasze ja nie zajęło miejsca tego, który powinien być na pierwszym miejscu. Tak jak to do końca było w życiu Jana Chrzciciela, że nie bał się stracić opinii publicznej, takiego poklasku. Nie bał się odejść na bok. On do końca mówi, to co robisz jest złe do Heroda. Pewnie by to życie swoje zachował, nie? Może nawet by się nieźle miał. Może byłby jakimś doradcą króla. Świetnie ustawiony człowiek. Nie, nie powiedziałby kilku słów i byłby naprawdę, być może, żyłby takiej poważnej starości, ustawiony facet. Ale nie mógł tego nie powiedzieć, bo to było wbrew temu, co uważał. To było wbrew prawdzie, którą żył. No i za te słowa ostatecznie, tak jak mówiłem, był zakochany w prawdzie. Stracił głowę dla prawdy.